Zima przyszła. A zima oznacza długie wieczory, i na długie wieczory dobrze jest mieć lampkę nocną. Na przykład taką lampkę nocną od Gowi, która świeci się wtedy, gdy mówię, ale robi też więcej rzeczy. Zapraszam do recenzji. Gowi to jest marka, która w tym roku chyba tak zaczęła bardzo mocno działać, głównie właśnie w obszarze oświetlenia i robi całkiem ciekawe produkty. A więc dzisiaj mamy dla Was ich lampkę nocną. Lampek nocnych już kilka recenzowaliśmy, m.in. od Siaomi czy od Merosa. A teraz mamy jeszcze Gowi. Gowi, tak jak widzicie, jest taką lampką podłużną w formie walca. Jeżeli chodzi o jej kolor to ona jest wykończona takim. Szarym plastikiem. Na samej górze mamy cztery przyciski funkcyjne oraz główny przycisk, który jest na samym środku. Ładujemy ją za pomocą USB-C. Jak widzicie, ona ma takie jednostajne światło, ale możemy też mieć tych świateł o wiele więcej, bo mamy tutaj pełne. RGBW. Jeżeli chodzi o wsparcie dla asystentów i samą aplikację, do tego jeszcze w szczegółach przejdę, ale no mamy tutaj aplikację Home, a poza tym mamy wsparcie dla Alexy oraz mamy wsparcie dla asystenta Google. Nie mamy wsparcia dla samego HomeKit, więc teraz opowiem Wam o tych przyciskach funkcyjnych i co one robią. Pięć przycisków, cztery funkcyjne i jeden główny. Główny nam ją włącza. Albo wyłącza. Jeżeli chodzi o te przyciski, to tak. Mamy dwa słoneczka: małe słoneczko i duże słoneczko. Na chłopskiej roze można się domyśleć, że małe nam ją ciemnia, a duże nam ją rozjaśnia. Poza tym mamy taką nutkę. To oznacza, że ona w tym momencie jest w trybie muzycznym, czyli dopasowuje się do muzyki, jest takim equalizerem. No i ja w tym momencie mówię sobie coś, i widzicie, że im głośniej mówię, im głośniej gra muzyka albo ma jakiś rytm, no to ona się do niej dostosowuje. A ten ostatni przycisk tutaj pozwala nam po prostu na zwykłe jasne światło i możemy sobie nim zmieniać barwę tego światła. Mamy pełne RGBW. Więcej opcji tak naprawdę dostaniemy już w samej strictej aplikacji, ale powiem szczerze, że to takie umieszczenie tych przycisków na górze jest całkiem wygodne, bo faktycznie na jak leżymy, to jest, to jest to wygodne i ten główny przycisk też jest fajny, bo jeżeli na przykład coś czytamy, idziemy spać, cyk um, i koniec. Wyłącza się, więc jeżeli chodzi o ergonomię, no to um, ta lampka jest całkiem fajna. Aplikacją do sterowania lampką jest Govi. Go To jest ich aplikacja natywna na producenta, ale jest, widać, że nowoczesne ma dolną belkę, ma takie quick karty, więc, więc jest fajną lampką. Jeżeli chodzi o samą, samą lampkę, to w y, takiej szybkim dostępie mamy możliwości wyłączenia i włączenia. Możemy sobie ten sposób uruchomić. A gdy wejdę już do, do tych głównych ustawień, to po pierwsze jeszcze Wam tylko wspomnę, że ona działa zarówno po Wi-Fi, jak i po Bluetoothie. Dzięki czemu możecie mieć pewność, że no, w zależności od tego, czy wolicie Bluetootha, czy wolicie Wi-Fi, jeden z tych dwóch sposobów komunikacji, lampka z oboma będzie działać. Więc tutaj już w zależności, jak, jak wolicie działać, akurat ja jestem teraz podpięty z nią Bluetoothem, bo siedzę obok. Jeżeli chodzi o opcje, to jest ich sporo. Zacznijmy od Effect Lab. Czy możemy sobie ustawić konkretny kolor lampki w zależności od? Tak, mamy tutaj albo podstawowe kolory, albo mamy na przykład kolory, kolory deserów, albo kolory emocji, albo kolory gwiazd, i ona nam podpowiada, jaki jest kolor. Na przykład teraz robimy sobie kolor słońca. To jest kolor ziemi. Następnie możemy sobie wejść w timery i tam możemy ustawić wszelkiego rodzaju timery dla tej lampki. Czyli możemy sobie albo ustawić, żeby ona się włączała o konkretnej godzinie, albo żeby się wyłączała o konkretnej godzinie, żeby uruchamiała się wtedy, kiedy idziemy, kiedy np. mamy zamiar iść spać za godzinę, to ona jeszcze przez godzinę podziała i przestanie działać, gdy już po prostu pójdziemy spać, albo ma nas budzić rano. Tych opcji jest tutaj naprawdę sporo, więc możemy ją idealnie dopasować do swojego rytmu dnia. Następnie mamy możliwość ustawienia jasności tej lampki. Tak, może akurat na zielonym kolorze tego tak super nie widać, no ale ściemniamy i, um, i zwiększamy jasność. Później mamy tryby. Teraz mamy akurat tryb koloru, mamy tryb muzyczny, więc jak coś powiem, to ona reaguje, no bo chodzi o to, że było przez muzykę. Mamy sceny i tych scen mamy bardzo dużo. Mamy jakąś scenę z, dajmy na to. Że tu jest, te udaje nam rybki, albo mamy kalejdoskop, albo mamy złotą rybkę. Możemy też zrobić sobie do yourself, czyli możemy sobie ustawić tak, jak nam się żywnie podoba. A gdy jeszcze wejdziemy do muzyki, to mamy cztery opcje, jak ona ma reagować na muzykę. Czy ma to być spektrum, więc jak widzicie, że ona tak jakby się podnosi od dołu. Czy ma być wibracja, i ona tak jakby przepływa. Czy ma być energiczna, czy ma być rytm. Więc to też możecie sobie ustawić, możecie sobie ustawić też, jak ona ma reagować, czy ma być bardziej wrażliwa, czy mniej. No, i czy ma być dynamiczna, czy ma być bardziej taka spokojna. Więc widzicie, tych opcji jest tutaj naprawdę sporo. W kolorze możemy sobie po prostu poustawiać konkretne kolory. Możemy nawet zrobić tak, że ona się podpina do naszego telefonu, do, do aparatu. Potem sceny już wam pokazywałem. Do, do, do yourself wam pokazywałem. Więc widzicie, że w tej aplikacji jest tego naprawdę dużo i GoFi nam daje spore możliwości działania. Lampka, tak jak wam wspominałem, ma również powiązanie z asystentami. Z asystentem Google oraz z Alexą. Na początek pokażę Wam ją w Google. Więc tutaj widzicie, jest Living Room. Ja mam ją podpiętą, bo mam tutaj kilka źródeł światła. Więc mam tutaj Aura Table Lamp i możemy sobie ją ściemnić albo zwiększyć jej jasność. I mogę ją całkowicie wyłączyć. Albo włączyć. Jeśli mi się zechce. Więc możemy tutaj nią posterować. Oczywiście też mamy dostęp do e, asystenta Google. Możemy go poprosić, żeby nam ją na przykład włączył albo wyłączył. I podobnie jest z Alexą. Alexa tak samo ma opcję. Um, o, teraz powiedziała: Alexa. Turn off Aura Lamp. Proszę. Czyli mamy sterowanie głosowe i mamy też możliwość ustawiania konkretnych kolorów. No ale to są takie podstawowe kolory. O tym pamiętajmy. Jeżeli chcemy naprawdę mieć te takie fajne opcje muzyczne i tak dalej, no to już musimy wejść do aplikacji Gobi Home. Tutaj asystenci nam aż tak nie pomogą, chyba że sobie ustawimy już wewnątrz nich sceny. Govi zrobił naprawdę fajną lampkę nocną. No też o czym warto wspomnieć, o tych funkcjach, które Wam wspominałem, no to możemy ją na przykład zrobić w ten sposób, że ona się nam będzie stopniowo rozjaśniać rano, czyli jak jest ciemno na zewnątrz, nieważne o której wstajecie, już jest ciemno, jeszcze jest ciemno, przepraszam, no to ona będzie się powoli rozjaśniać, żeby Was delikatnie budzić. Tak samo jak będziecie szli spać, no to ona będzie się delikatnie przygaszać do tego momentu, aż się ma całkowicie wyłączyć. Więc to jest naprawdę fajne rozwiązanie, że na przykład albo żeby Was budzić, albo żeby Wasze dzieci. Osobiście jestem. Zadowolony z tej lampki. Ją dłużej recenzowała Ola, ale Ola też mówiła, że ona jest bardzo fajna i też była z niej zadowolona. Tylko mi zrobiło kawał fajnego sprzętu. Mi brakuje honkita, najbardziej, no bo ja mam wszystko pod HomeKit i no tego mi mocno brakuje, bo nie, mam, nie mogę jej do mojego ekosystemu. Ale jeżeli jesteście sfokusowani na asystencie Google albo na Alexie, albo po prostu wystarczy Wam taka lampka, no to czy to na imprezę, czy przy łóżku, to ona może się idealnie do tego nadać. Więc. Yy... No cóż, moim zdaniem jest bardzo fajna. Cena tej lampki to jest około 270 zł. Więc moim zdaniem za, za takie urządzenie to jest dobra cena. Możecie ją znaleźć w wielu sklepach, też na pewno w filmiku na YouTube znajdziecie link do tego i oczywiście zachęcam Was bardzo gorąco do wejścia na pisemną recenzję Oli, która jeszcze bardziej pewne wątki rozszerzy wobec tego, co ja dzisiaj mówiłem. No i zapraszam Was do oglądania naszych pozostałych filmów, lajkowania nas, no i po prostu bycia razem ze smartmi.